Dzień dobry. Teraz chciałam Wam pokazać, jak zrobić galaretkę z owoców dzikiej róży. Ale zanim do tego przejdę, wrócę jeszcze do tego odcinka, gdzie pokazywałam Wam, jak robię sok albo syrop z dzikiej róży. Mówiłam wtedy, że być może przeleję drugi raz masę, ponieważ po przetarciu jej przez sitko ten sok albo syrop był tak gęsty, jak pasta pomidorowa. I postanowiłam przelać drugi raz tą przetartą masę, po prostu zalałam ją w garnku wodą i jeszcze raz przez sitko przetarłam. Dzięki temu powstało więcej syropu czy soku. Może to nie ma znaczenia, bo w tym momencie, jak mam więcej soku, muszę użyć więcej słoików. Ale to wszystko zależy od tego, jak Wy chcecie mieć. Czy chcecie mieć gęsty syrop, którego tylko dwie łyżki na przykład dacie do szklanki potem i rozcieńczycie z wodą. I to będzie wystarczająca porcja witamin i soli mineralnych, którą będziecie chcieli sobie dostarczyć każdego dnia w zimie. Czy też będziecie chcieli mieć sok, którego nie będziecie chcieli rozcieńczać. To wtedy można jeszcze nawet 2-3 razy przelać wodą, żeby powstał sok, który bezpośrednio będziecie pić. Jeżeli macie tak dużo słoików czy butelek, w których możecie te soki przechowywać, bardzo proszę. Ja sobie zrobiłam w ten sposób i dzięki temu z tego 1 kg owoców, które były 2 razy przelane, powstały mi 3 słoiczki soku. To są te słoiczki. Ja je w tej chwili właśnie na tak zwanej łaźnie wodnej pasteryzuję. One się nie gotują, widzicie, woda nie bulgocze tak mocno. I dlaczego ja je pasteryzuję? Dlatego, że ja nie chcę ich w przyszłym miesiącu albo nawet za 2 miesiące używać. One mają przetrwać do wiosny, wtedy kiedy organizm potrzebuje najwięcej witaminy C. Zatem one muszą wytrzymać całą zimę. Dobrze jest też dodać więcej cukru. Ja też dodałam jeszcze pół szklanki cukru na ten kilogram owoców. Cukier jednak konserwuje i tak to będę rozcieńczać z wodą, więc myślę, że nie przytyję z tego powodu. Ale to jest tak odnośnie soku. Pozostawiam Wam do Waszego smaku. To jest kwestia smaku, gustu. Czy będziecie chcieli mieć bardziej gęsty, czy będziecie chcieli mieć więcej cukru. Wasza wola, Wasza sprawa, jak to zrobicie. Teraz przechodzimy do galaretki. Z galaretkami jest tak, że w zależności od tego, jakich owoców używacie, będziecie potrzebowali mniej albo więcej środka żelującego. Możecie użyć albo żelatyny, albo środka roślinnego zwanego agarem, który jest, nie ma nic wspólnego z tą galaretką taką tradycjonalną, pozyskiwaną ze świni. Jest to fajne rozwiązanie dla wegetarian. Ja w tej chwili te 2 kilo owoców, które tutaj miałam, przecieram przez sito i będę potem tą papkę, którą po pierwszym przecieraniu tutaj mam już, ona jest, ma jeszcze bardzo dużo tutaj tych różnych tego miąższu z tych owoców oprócz pestek, dlatego będę to jeszcze raz przelewać i jak będę gotowa i będę już miała sok albo pastę, no bo to jest strasznie gęste, wrócimy znowu i pokażę Wam, jak robię z tą galaretkę właśnie, żeby była galaretką. To do zobaczenia. Zblendowane owoce róży zostały 2 razy przeciśnięte przez sitko, także są troszeczkę rozcieńczone. Dodałam znowu ponad pół szklanki cukru i powstała taka masa, płynna masa. Chcę z niej zrobić galaretkę. Zauważcie, że mieszam drewnianym narzędziem, które ma płaską końcówkę. Chodzi o to, żeby nie przypaliło się i żeby przez cały czas, po całym dnie garnka i randach, w brzegach tego garnka mieszać, żeby się nie przypaliło. W momencie, kiedy się robi galaretkę, czy jak ktoś chce nazwać to dżem,
musimy jednak zagotować te róże, mimo że nie powinniśmy, bo niszczymy witaminę C. Ale robimy tą galaretkę z innych względów niż zdrowotnych, również zdrowotnych. No, witaminy C już nie będzie aż tak dużo jak w soku czy w syropie. Ale musimy zagotować. Dlaczego? Bo chcemy dodać do niego żelatynę. Są na rynku żelatyny, których nie trzeba gotować i takie, które trzeba gotować. No niestety my musimy użyć takiej żelatyny, którą można zagotować, dlatego że jeżeli włożymy taką galaretkę do słoika, no to ona się za chwilę, za parę dni zepsuje, zapleśnieje. A my chcemy tą galaretkę mieć na przykład do ciasta albo do innych rzeczy, które chcemy sobie w kuchni zrobić. Dlatego ja Wam proponuję żelatyny firmy RUF. Ja nie zarabiam oczywiście na tej firmie, ale jest ona dostępna w sklepach. Oba te opakowania mają taką samą zawartość, 30 gram agaru. I producent zaleca, żeby na pół litra jakiegoś soku owocowego, jeżeli chcemy zrobić galaretkę, dać 15 gram tego agaru. I bardzo fajnie to funkcjonuje. Już to wypróbowałam, robiłam na przykład galaretkę z soku z winogron i to był czysty, nierozcieńczony sok z winogron. Świetnie wyszła. Natomiast jak dodałam bo już parę dni temu robiłam właśnie też galaretkę z owoców dzikiej róży, dodałam tak, jak producent zaleca. No i ta galaretka, widzicie, jest, chyba będzie do krojenia nożem. Dlaczego tak się stało? Nie zwróciłam uwagi na to, że przecież owoce dzikiej róży zawierają pektynę, czyli coś, co też żeluje. Owoce winogron tej pektyny nie posiadają, dlatego tamte proporcje były dobre. W tym wypadku, teraz po raz drugi już wiem, uczona doświadczeniem, żeby użyć połowę mniej agaru. I tak też zrobię. Dlatego rozpuściłam ten agar, tak jak producent zaleca, w niewielkiej ilości wody. I teraz, jak już mi się gotuje ten sos, ten sok, dodaję tego rozpuszczonego agaru. I teraz muszę poczekać, aż on się zagotuje, czyli zacznie bulkać. I od tego momentu 2 minuty. Jak będę miała już gotowe te 2 minuty, mogę przelewać do słoików i zamknąć te słoiki. Te słoiki powinny zassać i przetrwać parę miesięcy w piwnicy. No już tego pasteryzować nie można, dlatego że producent zaleca, żeby gotować to tylko 2 minuty. Także mam nadzieję, że moja galaretka będzie pyszna, będę przekładać nią ciasta, będę dodawać do jogurtów. Życzę Wam również udanych przetworów. Smacznego. Do zobaczenia.